Niech g od x będzie równe 1 czwarta x do czwartej, odjąć 4x do trzeciej, dodać 24x kwadrat. Dla jakich wartości argumentu x wykres funkcji g ma punkt przegięcia? No to przypomnijmy sobie co to takiego jest ten punkt przegięcia. Punkt przegięcia to jest taki punkt, w którym wykres funkcji zmienia się z wypukłego na wklęsły albo z wklęsłego na wypukły. Wiemy, że tam gdzie... Wykres jest wypukły, to tam druga pochodna jest dodatnia. A tam gdzie wykres jest wklęsły, to druga pochodna jest ujemna. Czyli to jest taki punkt, w którym druga pochodna zmienia znak. Druga pochodna zmienia znak. No i poszukamy tutaj właśnie takich punktów, w których druga pochodna zmienia znak. Jeżeli je znajdziemy, no to będziemy mieli punkty przegięcia. No to żeby znaleźć drugą pochodną, no to trzeba najpierw obliczyć pierwszą pochodną. G' od x. No to różniczkujemy, to jest łatwe różniczkowanie. Pochodna x do czwartej to jest 4 razy x do potęgi o 1 mniejszej, czyli do trzeciej. 4 razy 1 czwarta to będzie 1, Te jedynki nie będę pisał, czyli mamy x do potęgi trzeciej. No i tutaj podobnie. Patrzymy na wykładnik, czyli to będzie 3 razy x do drugiej, 3 razy 4 to jest 12. 12 razy x do drugiej, dodać i tutaj mamy potęgę drugą, czyli to będzie 2 razy... 24 to jest 48 razy x do potęgi pierwszej, to już nie muszę tego pisać. No to teraz możemy obliczyć drugą pochodną. No i znowu różniczkujemy. 3 razy x do drugiej, odjąć 2 razy 12 to jest 24 razy x do potęgi pierwszej. Dodać 48x, pochodna tego to będzie po prostu 48. No i teraz szukamy takich punktów, gdzie druga pochodna zmienia znak, czyli żeby zmieniła znak, no to musi przejść przez 0, jeżeli jest ciągła i wszędzie określona, a tak tutaj właśnie mamy do czynienia z taką sytuacją, bo widzimy, że dla dowolnego x, to jest pewna funkcja wielomianowa, ona jest określona, tak samo druga pochodna, jak i pierwsza pochodna, jak i sama funkcja, wszystkie są funkcjami ciągłymi, określonymi na całej prostej rzeczywistej. Czyli żeby druga pochodna zmieniła znak, no to musi przejść przez 0. Czyli tylko w takim punkcie, gdzie druga pochodna jest równa 0, może być zmiana znaku tej drugiej pochodnej. Ale nie musi, bo to jest warunek konieczny. To znaczy, jeżeli zmienia znak, no to musi, musi mieć wartość 0 w tym punkcie. Ale to, że będzie miała wartość 0, jeszcze nie oznacza, że na pewno tam zmienia znak. Zobaczymy. No to na razie znajdźmy te punkty, które są podejrzane o to, że tam może być zmiana znaku, czyli takie, w których druga pochodna się zeruje. Czyli musimy rozwiązać to równanie. Czyli przyrównać to do zera. Mogę tutaj podzielić przez 3, żeby sobie uprościć rachunki. Wszystko tu się dzieli przez 3, czyli będę miał x kwadrat odjąć 8x dodać 16, równa się 0. No i teraz to, akurat się tak ładnie składa, że to jest kwadrat takiego wyrażenia. x odjąć 4, do kwadratu. No bo jak podniosę to do kwadratu, to mam x kwadrat, odjąć 2 razy x razy 4, czyli minus 8x, dodać 4 do kwadratu, czyli 16. Czyli widzimy, że x minus 4 do kwadratu musi być równe 0, no to to jest równoważne temu, że x minus 4 musi być równe 0, czyli. Jedynym rozwiązaniem jest x równe 4. To jest jedyny punkt, w którym druga pochodna się zeruje. I to jest jedyny punkt, w którym ona może zmieniać znak. No ale teraz zobaczmy, czy ona tam zmienia znak. Może ja narysuję tutaj sobie oś liczbową, żeby sobie lepiej zwizualizować, o co mi chodzi. Tutaj powiedzmy jest x równe 4, tutaj dalej mamy 5, 6 i tak dalej, czyli tutaj po lewej stronie mamy 3. 2 i tak dalej. No i mamy ten nasz punkt x równe 4, w którym pochodna się, w którym druga pochodna się zeruje. No ale teraz musimy zobaczyć, jaki jest jej znak na lewo od czwórki i na prawo od czwórki. No to, żeby to zrobić, to możemy na przykład obliczyć wartość drugiej pochodnej w jakimś punkcie. Wiemy, że w całym tym przedziale, w całej tej półprostej na lewo od czwórki, ona nie zmienia znaku, czyli ma cały czas ten sam znak. Jak obliczymy jej wartość w jednym punkcie i ona będzie. Miała jakiś znak, to w całym tym przedziale ten znak będzie taki sam. No to weźmy sobie jakiś punkt, który łatwo jest obliczyć. Wartość drugiej pochodnej, czyli na przykład 0. Na pewno jest na lewo od czwórki. No to w zerze wartość drugiej pochodnej to jest po prostu 48. Czyli na pewno tutaj na lewo od czwórki, w całym tym przedziale ta druga pochodna jest dodatnia. Jest dodatnia. No a zobaczmy, jak jest na prawo od czwórki. Obliczmy w jakimś punkcie. Na przykład. O, dla 10 będzie łatwo obliczyć. Jak wstawię 10, no to mam 3 razy 10 do 2, czyli 3 razy 100, no to to jest 300. Do, odjąć 240 i dodać 48, to jest 300, odjąć 240, to jest 60, dodać 48 to jest 108. I to też jest większe od 0. Czyli widzimy, że w tym obszarze na prawo od czwórki. Druga pochodna również jest dodatnia, również jest większa od zera. Czyli tak. Na lewo od czwórki druga pochodna jest dodatnia, w czwórce się zeruje, a na prawo od czwórki znowu jest dodatnia. Czyli nie zmienia znaku w tym punkcie. Mimo, że się zeruje, ale nie zmienia znaku. Po obu, po obu stronach druga pochodna jest dodatnia, czyli po obu stronach czwórki funkcja jest cały czas wypukła. Czyli tutaj w ogóle nie mamy punktów przegięcia. Może napiszę tak. Brak. Punktów przegięcia. Ta funkcja nie ma żadnego punktu przegięcia. Brak punktów przegięcia. Inaczej mówiąc, odpowiedź na pytanie postawione w tym zadaniu, dla jakich x'ów wykres funkcji ma punkt przegięcia? Dla żadnego X, czyli dla x należącego do zbioru pustego. Nie ma takich x'ów, dla których wykres funkcji G ma punkt przegięcia.